Xavier też już zamieszkał ze swoją dziewczyną. Czy byłaś zadowolona, że wyszedł już tak szybko z domu? Wiesz co, ja bardzo chcę, żeby on był szczęśliwy, a Wercia jest naprawdę fajną dziewczyną. Pracuje ze mną w moich szkołach, więc doskonale się znamy. I ja się cieszę, bo to jest takie moje trzecie dziecko, które po prostu uwielbiam i bardzo się cieszę, że Xavier też dzięki niej szerzej się uśmiecha. A podoba ci się to, że Xavier pracuje ze swoim ojcem, a na przykład nie poszedł na studia? On był na studiach, ale wyrzucił. Tak, był na studiach dziennikarskich. Trochę go znudziły. Wywiadach. Wybiera się, myślę, w przyszłym roku na inne. On bardzo lubi pisać, więc myślę, że w tym kierunku. A fajnie, że nie usiadł i nie siedzi i nie czeka, aż coś mu spadnie z nieba, tylko pracuje. I to jest fajne. On jest też, on ma bardzo artystyczną duszę. On pisze piosenki, on wydaje swoje numery, więc no, to w tym też chciałabym, żeby się realizował.